Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, rok 2015, Mistrzostwa Świata w Szachach Błyskawicznych w Berlinie i partia pomiędzy Magnusem Karsenem, obecnym Mistrzem Świata, mamy rok 2020, a pomiędzy Wasyliiem Iwańczukiem. Wasylii Iwanczuk, moi drodzy, niesamowity talent szachowy, genialna pamięć, pracowitość, zaciętość. Niestety nigdy nie był Mistrzem Świata, a jak najbardziej zasługił... Zasługiwał na ten tytuł. E, jedynym, chyba myślę, że problemem to była głowa, ale w takim sensie, że nie wytrzymał e, dużych napięć w ważnych partiach o ważne, e, o ważne m, w ważnych zawodach, o jakieś tam tytuły czy, czy eliminacje do Mistrzostw Świata. Także niestety troszeczkę, jakby psychicznie był e, słabszy w tej kwestii, ale grał w szachy niesamowicie. Nadal gra w szachy bardzo niebezpiecznie. Moi drodzy, e, no a Magnus Carsen, blitzkarz nie bywały e, z piekielną siłą. Mówią, że Magnus Carson, jako jedyny człowiek na świecie, potrafi grać w szachy błyskawiczne. O takiej sile jakby grał w szachy klasyczne, czyli wykonywał, można powiedzieć, w blicu tak bardzo silne ruchy, tak samo jak w partii klasycznej. No, coś niesamowitego, a, przyp a przypominam, że partia klasyczna to jest czas bardzo długi do namysłu. E a tutaj trzeba podejmować dosyć szybko decyzję. No i przejdźmy do rzeczy Magnus Karsen rozpoczyna posunięciem D4. Wasily Iwanczuk odpowiada skoczek na F6 i koniec G5. Tego jeszcze nie było, moi drodzy. Atak Trompowskiego e Tak się ten debiut nazywa już po drugim ruchu widzimy, że goniec ma chrapkę na skoczka. No i teraz tak, jest kilka dróg, jeśli chodzi o atak Trompowskiego. Można tutaj zagrać d5 i na przykład liczyć się z wymianą skoczka. Dużo wariantów powstaje po skoczek e4. Można grać c5. No g6 też grywają, ale g6 myślę, że jest najsłabszym ruchem. Oczywiście nie jestem ekspertem, ale z tego co się orientuję, to tak. No i co tutaj zagrał Iwanczuk w tym momencie? Oczywiście też e6 jeszcze można tutaj zaznaczam. I Manczuk postanowił zagrać c czyli od razu uderzyć w centrum. Ok, tutaj wybić skoczka należy, bo tak też grają. E, oczywiście inne opcje też się tam pojawiają, no ale poszło w partii w ten sposób, pionek wybił na F6. Dlaczego na przykład nie wybijamy pionkiem z E na F6? Otóż e, z reguły pionki jak już się dublują, to lepiej dublować te pionki do centrum. O co chodzi? Znaczy, ten pionek z G7 wybija gońca na F6 i jest bliżej centrum tutaj tych bliżej pól, aniżeli pionkiem środkowym właśnie wybijamy na F6 w tym momencie. Są wyjątki od reguł, ale w tym momencie GF jest jak najbardziej słuszne i lepsze. Posunięcie d ze strony tutaj białych. Widzimy, że pionek robi karierę, jest wysoko i troszeczkę jakby ogranicza tutaj przede wszystkim skoczka. No ale Hetman B6 i co jest dziwne w tym debiucie na pierwszy rzut oka, to że wychodzi od razu Hetman przed szereg przed swoje lekkie figury. No ale tak się grało, moi drodzy. Tutaj jest atak od razu na pionka B2. Widzimy, że goniec został wymieniony za skoczka i Hetman już wstępem ma oka Zaatakować tego pionka, to jest normalne posunięcie. Hetman C1, jeden z ruchów e, i posunięcie F5, czyli ten ruch F5, powoduje bardzo fajne funkcje. Mianowicie, nie pozwala dojść do pionkowi do centrum, od razu dostanie łupnia po głowie, a z drugiej strony pojawia się tu opcja goniec G7 z tempem, atakujemy na. B2, ruch dobry polecam, jak ktoś gra trąpa czarnymi i powstanie taki wariant moi drodzy, C4 ze strony mistrza świata, ja bym tutaj osobiście zagrał C3, ale może ja się na szachach nie znam, ja wolę takie pozycje gdy mam pionka na C3 i tutaj jak goniec ma mi strzelać w ścianę, to wolę żeby strzelał w ścianę i nie, nie zrobił mi tutaj krzywdy, no ale mistrz świata to mistrz świata, C4 zagrał nie bojąc się niczego, tak też również się gra no i w tym momencie Iwanczuk zagrał D6. Oczywiście można było niec G7, D6, niczym nie przeszkadza ten ruch, i tak by nastąpił przestawienie ruchów. Skoczek na C3 i skoczek na D7. I powiem Wam szczerze, jest to zawodnik, który potrafi grać różne debiuty na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Polecam jego partie, naprawdę są rewelacyjne. On potrafi grać bardzo dobrze figurami no geniusz według mnie, to jest geniusz szachowy Magnus Carlsen również, no dlatego te starcie tutaj jest niesamowite niesamowicie emocjonujące, tak myślę G3 ze strony mistrza świata, goniec G7, figury muszą iść do gry, skoczek na F3 skoczek na F6, nie skoczek na E5 z wymianą, moi drodzy, tylko skoczek na F6 szuka dobrych miejsc i to miejsce to jest na przykład pole E4 Skoczek D2, no widzimy, że skoczek blokuje tutaj wejście skoczka na E4, również drugi skoczek broni. No można było oczywiście zagrać goniec G7, ale skoczek E4 wtedy by wskakiwał. No i co zagrał w tym momencie Iwanczuk, moi drodzy? Ha! Nie przeszkadzało mu to w ogóle w zagraniu skoczek E4, ładuje się tu od razu i widzimy, że po wszelkich wymianach tutaj, jak skoczek by się władował na E4 na końcu, no to goniec zbija na B2 z bidełkami i do widzenia, moi drodzy. W tym momencie po skoczek e4 zostało, zostało wybite to na e4, pionek wybił, no ale skoczek już tutaj nie rąbnął piona na e4, tylko goniec g2. W tym momencie można by było na przykład zagrać f5 z bardzo dobrą pozycją czarnych, moi drodzy, e, i taką dosyć aktywną. E, białe myślę, że też się cieszą. No kar Karcer generalnie e, grał w szachy, znaczy gra w szachy, czasem grał, grał, może nie gra. E, dobra, zaplątałem się trochę, wybaczcie. Potrafi grać w szachy w taki sposób, że dostaje troszeczkę gorsze pozycje po debiucie. Ale on swoją siłą gry nadrabia i potem wykańcza przeciwników. Także zejście z jakiejkolwiek teorii to nie z Magnusem Kersenem, moi drodzy. A ta pozycja jest troszeczkę taka powiedzmy, no rzadsza, tak? No i po koniec G2 Iwanczuk zagrywa Hetman B4, nie daje za wygraną. Prosta sprawa, naciska tutaj na związanie, naciska na skoczka, ale jego zamiarem jest po prostu wzięcie pionka. No i to się za chwilę stanie, ponieważ. Roszadę należy zrobić, Hetman zbija na C4, ale to nie wszystko jest za darmo. Goniec zbija na E4. No i zauważmy, jeżeli zbijemy skoczkę na C3, no to tutaj wisi goniec na E4, ale nic nie tracimy, dlatego że Hetman wybija na C3 z atakiem potem na wieżę, Więc wymiana Hetmanów byłaby praktycznie nieunikniona. No ale w tym momencie Iwanczuk zagrywa H5. H5 daje możliwość ataku na króla. Widzimy, że krótka roszada czarnych nie interesuje. Goniec tu też fajnie strzela. Jest wszystko w porządku. No H4 odpiera ten y, ruch Magnus Carlsen. To jest dobre posunięcie, słuchajcie, y, z tego względu takie ideowe, bo pionek na H5, on nie stoi tak naprawdę teraz dobrze. W końcówce, gdyby się wymieniło dużo figur, zostałaby na przykład jedna, le, jedna lekka figura, no to ten pionek na H5 ma problemy, bo bardzo łatwo jest go zaatakować. No ale końcówki na szczęście jeszcze nie ma. E, goniec na G4, piękne wsparcie tutaj pionka. Goniec po prostu wyszedł i też mocno tutaj naciska na pionka E2 z możliwością zbicia. Także dzieje się sporo, dlatego wieża E1. No i e, Iwańczuk zagrywa długą ruszadę. To są już proste ruchy, czy znaczy, to był prosty ruch, ale zamiary są jasne. Czarne mają ochotę tutaj na atak na króla, dlatego zrobił długą roszadę, oczywiście. Wieża B1, no, ruch spokojny, trzymamy pionka. Król B8, szczególnie właśnie w długich roszadach, król często zmierza na takie pole, żeby zejść z jakichkolwiek tutaj w przyszłości szachów, ewentualnie z linii. E, taka powiedzmy długa roszada, ale y, powiedzmy też krótka z drugiej strony. No król B8, standardowe posunięcie po długiej roszadzie. Goniec G2 ze strony przeciwnika i wieża z H. Na G8. Zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać dlatego, że tutaj wieża ma ochotę na tego króla. Ma ochotę na atak. Widzimy, że oczywiście jeszcze są dwie figury przed wieżyczką, no ale zamiary są e, jasne jak najbardziej. Hetman E3. No, ciężko mi wyjaśnić taki ruch. E, no, może chciał wziąć pionka po prostu. Niech sobie bierze. E, ale e, czarne mają tutaj też inne plany. Zauważmy, że goniec zagrał na F6. Spokojnie bronimy pionka i też jest możliwość bardzo ciekawa w przyszłości, może pionka hapniemy na H4. Wiem, że dla niektórych to się wydaje dziwne. Dla mnie również z jednej strony, ale Problem polega na tym, że w pewnym momencie są takie posunięcia, bo tu jest wieża, przypominam, i czasem goniec H3 i król może mieć duże problemy. No ale przyjemny ruch na pewno spożyteczny. Skoczek na E4, atak na gońca, dlatego teraz goniec szybko zagrywa na D4. Hetman na D2. No i co zagrał Iwanczuk? No można grać dużo, y, dużo, dużo ruchów. E, widzimy, że na przykład po F5 skoczek tutaj zablokuje troszeczkę. E, Iwanczuk wziął po prostu pionka. Nieco ryzykowne posunięcie ale sprzątnął piona. Ryzykowne dlatego, że tu się może otworzyć linia i może być bardzo groźnie. No i jak zagrał Carlsen? Carlsen zagrał hetman na F4. Jednak tutaj ten ruch go nie interesuje. Widzimy, ciężko się dobrać do króla. Tak, tak, tak szybko jest bardzo ciężko dobrać się do króla. Po tym posunięciu Iwańczuk rezygnuje tutaj z ataku. Tylko wieża z Gena F8. Z jednej strony słuchajcie dobrze, z drugiej strony może bardzo zabojaźliwie, ale. To też ma swoje plusy. Czarne wzięły piona i są gotowe na wszelakie wymiany i uspokajają grę. Może taka jest strategia też w blicu czasem, żeby się na siłę nie rzucać, tylko uspokoić grę, kontrolować czas i jak mamy materiału więcej, to pilnować tego za wszelką cenę. Posunięcie B4, no to już jest groźny ruch. Mo moi drodzy, groźne posunięcie, bardzo dobre zresztą Magnusa Carsena. I logiczne, chcemy otwierać linię i jechać na króla przeciwnika. No, dzieje się w partii. Koniec na E5 zaatakowaliśmy Hetmana Hetman na E3. No i teraz co, pytanie, co zrobić z tym pionkiem na B4 czy zbić, czy przepchać, czy zostawić może wieża C8. Też pojawia się pewna pewnego rodzaju tutaj moi drodzy, idea, mianowicie nie bijemy, żeby. Oj, przepraszam, nie bijemy, żeby nie otworzyć linii dla przeciwnika C4. O, pardon, C4 z tego względu, żeby ta linia była zamknięta. Dobra, myślę, że to jest jasne. Skoczek na C3 no i Hetman czmychnął na A6. Hetman ma ucieczkę. E, troszkę pionków mam więcej, więc dlaczego nie? Hetman D2 ze strony y, Mistrza Świata. Wieża C8. Wspieram pionka. Tak jak już mówiłem, Iwańczuk tu wszystko dobrze kontroluje, wszystko się ładnie trzyma. No i e, jak wspólnie figury ze sobą grają, no to ciężko je potem rozszczepić. E3 ze strony Mistrza Świata i goniec zagrywa na F5. A to już jest ruch. Y, y, no. Normalny, ale też goniec się zaczyna ożywiać, bo widzimy, że tutaj się ym, pole D3 zwolniło, pionek poruszył na E3, a więc po tym ruchu wieża zagrała na A1 i Hedwig grzecznie na B6. Wieża na A4, no pionka obronił. Ja tą partię oglądałem na żywo. Pamiętam jak y, dziś reakcję obu zawodników, do której za chwilę dojdziemy. Y, goniec na D3, no ruch też jak, jak poprawił po prostu gońca, ruch, posunięcie jak posunięcie, ale widzimy też, y, plany są też takie, że ten pionek F może tutaj troszeczkę zaszkodzić, więc zwalniamy tutaj też pole dla, dla tego piona. Wieża z e na A1 i posunięcie kulturalne A6. Spokojny ruch, nie ma co się śpieszyć. Tutaj wychodzi wielkie doświadczenie Wasilia Ewanczuka spokojnie, jak najwolniej, moi drodzy. Po co mamy kusić los i tutaj dawać wieże zbicie, bo Hetman oczywiście by odbył, dwie wieże by zostały, ale jakiś skoczek B5, może Hetman A2 i mogło być chyba dosyć groźnie, więc a6 zawsze taki, takie posunięcie blokuje te ciężkie figury, więc pamiętajmy o tym. Goniec na F3 ze strony Magnusa Kersena. Wieża G8, wraca z powrotem, żeby naciskać na punkt G3. Widzimy, że też goniec w tym pomaga. No ale król G2. Król G2 świetnie broni pionka. Pionek broni pionka, wszystko gra. No i w tym momencie Iwańczuk postanawia zagrać ruch. Myślę, że całkiem, całkiem dobry. I logiczny, F5, moi drodzy. F5, tutaj Carson pokusił się na piona i wziął na H5. Tak jak wspominałem, pion, prędzej czy później może być zbity. No ale w tym momencie wieża zagrała z C na F8. Z planem zagrania na F4. Moi drodzy, zamiast tego ruchu można byłoby już zagrać lepsze posunięcie. I dam wam 3 sekundy na to, abyście poszukali tego ruchu, zapraszam e, przypomnę, że to jest blitz więc wybaczmy tutaj arcymistrzom nie, e, oczywiście oni nie grali tak super, super, super ekstra dokładnie, ale taki poziom myślę, że chciałby mieć każdy z nas e, tutaj F4 byłoby już świetnym ruchem wydaje się dziwne, no oczywiście nie mogę zbić tym, ale mogę zbić tym przecież goniec mnie nie może odbić na F4, bo Hetman broni ale mamy świetne wtrącenie które trzeba zauważyć, Hetman D4 i zauważcie, co się stanie po wzięciu gońca na E5 Otóż stanie się to, że goniec da szacha na f1 i wezmę po prostu hetmana. Do widzenia, moi drodzy. A więc taki ruch należało widzieć grając f4, no i widocznie nie zauważył, dlatego spróbował zagrać spokojniej, mocniej. I w tym momencie posunięcie nastąpiło B5. No, za wszelką cenę Carlsen tutaj próbuje swoich, swoich sił, żeby zaatakować przeciwnika. Moi drodzy, a co by było na przykład, jakbyśmy zagrali F4? Jeszcze troszkę cofnę po F4. Myślę, że zbicie na C3, na C3 by groziło. Hetman by odbił, Hetman wchodzi na E3 i jest po zabawie, bo na G3 wisi pionek. Wieża z Hetmanem atakują. Jest po grze. Dlatego też poszło w ten sposób. F4. F4 teraz nastąpiło. Zabicie na F4 również, goniec na F4. Widzimy, że goniec jest nietykalny. Tu jest związanie, więc trzeba bardzo uważać. Hetman poruszył się na E1. No i teraz zastanówmy się, co można by było tutaj zagrać, jakbyśmy byli na miejscu Wasilia Iwanczuka, moi drodzy. Iwanczuk. Dziabnął pionka na G3, to aż się prosi, gdy widzimy, że praktycznie wszystkie figury atakują króla, to w jakimś momencie te poświęcenie raczej nastąpić musi. No i nastąpiło wybicie na G3 i Iwańczuk zagrał taki ruch, może jeszcze dający trochę szans dla białych, mianowicie wieża na F1, aczkolwiek to posunięcie daje możliwość białym tak, takie, że tu mogłoby nastąpić bicie, goniec by wybił i wieża by e, mogła to wybić. I jeszcze tych figur trochę jest i pionków, no ale Hetman z wieżą może by sobie poradził, bo może Hetman E3, i tutaj są opcje na wzięcie G3, a może wieża F3. No, blitz, blitz. Kilka sekund, tutaj miał Magnus Carson, pamiętam w tej partii, i zagrał bardzo szybko Hetman D2, tu miał mało po prostu czasu. No ale w tym momencie, wieście czy nie, na filmikach na YouTube to na pewno znajdziecie. I aż podskoczył w tym momencie i poruszył. Ruszył się Hetmanem na G1. W tym momencie Magnus Carson poddał partię, bo mat jest w następnym ruchu Hetmanem na G3 lub wierzą. Także, no, fantastyczna partia według mnie. Tutaj Iwańczuk po prostu pokazał Mistrzowi Świata, gdzie jest jego jeszcze miejsce. Nie no, oczywiście, że rzutuje, ale każdemu można się zdarzyć, nawet najlepszym. To był Blitz, więc. Większe szanse zawsze mają troszkę słabsi, chociaż nie uważam, że Iwanczuk jest słaby. No ale według rankingu tu był słabszy o 124 punkty w tamtym momencie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej, hej.